obchodzimy 40-lecie Stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, które w 1984 roku powstało jako robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Natomiast od 2001 roku jesteśmy Płockim Stowarzyszeniem Twórców Kultury. Działamy oczywiście w różnych dziedzinach. Mamy w tej chwili 52 członków w 5 sekcjach, bo to jest sekcja literacka, sekcja plastyczna, sekcja rękodzieła, sekcja fotograficzna i artystyczno-muzyczna. No właśnie chciałam powiedzieć, że kultura to bardzo szerokie pojęcie. A czym w praktyce się zajmujecie? W praktyce na przykład w Płocku organizujemy wystawy malarskie w różnych miejscach, gdzie tylko możemy. Czasami są to dziwne miejsca, niemniej jednak wydaje mi się, że kulturę trzeba promować wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś wydarzenia literackie, to są to najczęściej kawiarenki literackie pod dębem w Domu Broniewskiego, które odbywają się raz w miesiącu. W tej chwili jest to zazwyczaj tak trzeci poniedziałek, przepraszam, miesiąca, bo kiedyś to było zawsze w pierwszy czwartek miesiąca, dlatego mi się pomyliło, ale teraz jest tak, w poniedziałki. Cóż jeszcze robimy? Nasi członkowie bardzo często bywają w szkołach, przedszkolach, gdzie promują swoją twórczość, gdzie uczą czasami, no nie są to jakieś typowe lekcje, ale uczą właśnie malarstwa czy pisania wierszy dzieci na przykład. Formy są różne. No poza tym jeszcze bywamy w takich miejscach jak Dom Darmstadt, gdzie organizujemy też różne imprezy. A co zaplanowaliście na dzisiejszą uroczystość? No dzisiaj właśnie jest ten ważny dzień, ponieważ nasi członkowie otrzymają nagrody. Uważam to za wielki sukces, bo to Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest tak dosyć, mimo tych 40 lat, dosyć mało znane, prawda? A okazuje się, że mamy w tym roku dwie osoby, które otrzymają zasłużony dla kultury Gloria Artis. I to są dwie nagrody, to jest dla Krzysztofa Pieńkowskiego i dla Krystyny Olenczyńskiej, która była przez 15 lat naszą prezeską. Natomiast 6 nagród jest zasłużony dla kultury polskiej. To są odznaczenia. Poza tym dostaniemy 3 nagrody Promazowie. Jedno odznaczenie, tak, to jest dla stowarzyszenia. Drugie jest dla Andrzeja Kani, naszego członka. A trzecie dla Elżbiety Maliszewskiej. Także poza tym dostaniemy też jeszcze jakieś inne, że tak powiem, dyplomy, nagrody od starostwa, od Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym no, to było jakby powodem do tego, żeby tą galę zorganizować. Jak to jest współcześnie z miłośnikami kultury? Jeszcze są, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, czy to już tak powoli zanika? To znaczy myślę, że są, dlatego że ja zawsze wyłapuję takie perełki, najczęściej oczywiście w internecie, ale nie tylko. Bardzo dużo talentów jest też w Książnicy Płockiej, więc, że tak powiem, wyłuskuję wszystkie. Ale powiem szczerze, że w czasach sztucznej inteligencji to my jesteśmy już trochę jak dinozaury. Bo teraz sztuczna inteligencja napisze wiersz, namaluje obraz, więc po co my? A jednak... Nasz almanach tegoroczny nosi nazwę, znaczy ma tytuł Ludzie z pasją, czyli pasjonaci, którzy nie siedzą w domu, tylko coś robią, że tak powiem, dla siebie, a przy okazji dla innych. Także myślę, że będziemy jeszcze potrzebni jakiś czas przynajmniej. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby stowarzyszenie jak najdłużej przetrwało, miało jak największą ilość członków i oczywiście gratulujemy dzisiejszych nagród. Dziękuję bardzo za wszystko. Sobie też tego życzę, żebyśmy przetrwali jak najdłużej i dziękuję bardzo za obecność. Panie Tomku, wiem, że nie jest Pan tutaj jako radny miasta Płocka, tylko prywatnie jako członek rodziny osoby nagrodzonej. Tak, to prawda. Dostałem taką informację, że w dniu dzisiejszym mama Elżbieta Maliszewska zostanie wyróżniona medalem Promazowia za swoją twórczość i społeczność. Jak to jest żyć w rodzinie, w której kultura odgrywa tak dużą rolę?
No więc jak sięgnę pamięci od najmłodszych lat, mamę zawsze proszono o napisanie jakiegoś wiersza przy jakiejś okoliczności. Czy to były urodziny, czy to były wesela, czy jakieś inne imprezy. Mama zawsze brała tam czynny udział i pisała najróżniejsze teksty. Czy na pana ten dar, ten talent również przeszedł? Może niekoniecznie, po części tak. Muszę powiedzieć, że po części tak. Czyli możemy spodziewać się jakiegoś wiersza radnego? Może w przyszłości, jak najbardziej. Czekamy w takim razie bardzo na ten wiersz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, dlaczego kultura jest ważna dla nas, Polaków, dla płocczan? Pani redaktor, szanowni państwo, jestem zwolennikiem tej teorii, która mówi, że bez kultury narody nie istnieją. Kultura ubogaca nasz język, kultura ubogaca nasze zachowania, kultura ubogaca po prostu nasze życie. Jest to bardzo istotny element i obszar, który również w pewien sposób zajmuje zaszczytne miejsce w samorządzie województwa mazowieckiego, bo dzisiejszy zacny jubileusz również znajdujemy się w jednostce kulturalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i polecam wszystkim tak naprawdę, żeby zagłębili się w tę kulturę, z szacunkiem odnosili się do wszystkich artystów, zarówno do tych, którzy piszą wiersze, ale również do tych, którzy komponują, do tych, którzy w pewien sposób udzielają się w tych stowarzyszeniach twórców właśnie kultury, a dziś ten jubileusz dotyczy właśnie Stowarzyszenia Twórców Kultury, więc to bardzo istotne, żebyśmy wszyscy empatycznie zrozumieli też ten obszar z punktu widzenia samych twórców, ale też dofinansowywali jako samorządy. Mam na myśli, czy to samorząd miasta, czy samorząd województwa, ale również struktury parlamentarne. W kulturę należy inwestować. Inwestycje w kulturę na pewno kształtują pozytywnie nie tylko nas, ale te przyszłe pokolenia, które no myślę, że będą zainteresowane dobrze rozumianą kulturą, tą kulturą przez wielkie K. Proponuję, abyśmy zaintonowali taki oto utwór. O, patrz.